Siema, ja jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Siema, ja jestem Faga i dzisiaj trochę nietypowy film, który chciałbym uprzedzić, że nie będzie tu za dużo montażu. Po prostu nagrywam to na żywioł, więc jeśli kogoś takie filmy nudzą, to nie musicie tego oglądać. Zwyczajnie chcę powiedzieć parę słów od siebie. Zawsze lubiłem być z wami szczery i mówić wam nawet o swoich prywatnych problemach. Tak też właśnie zdecydowałem się nagrać ten film. Niektórzy może jeszcze pamiętają to, że kiedyś wystąpiło u mnie coś podobnego, takie w sumie załamanie psychiczne, i miało to miejsce 12 lipca 2022 roku, gdzie to moja psychika po zerwaniu z dziewczyną totalnie upadła, przez co nie tylko przestałem tworzyć materiału przez ponad 2 miesiące, ale i też targnąłem się na własne życie. Obecnie po kolejnym zerwaniu zaczynam odczuwać dokładnie to samo co wtedy. Z dnia na dzień jest w sumie coraz gorzej. O ile na ten moment jeszcze ta psychika gdzieś tam się ledwo, ale jednak jeszcze się trzyma, to tak czuję, że na przykład za tydzień, może być już w sumie źle. I nie wiem, czy mogę to nazwać depresją, bo to wiadomo musi stwierdzić specjalista, czyli psycholog, do którego jestem w sumie zapisany. Ale czuję, że znowu wszystko zmierza właśnie w tym kierunku. Też dużo osób mówi mi, że nie powinienem się tak bardzo przejmować utratą dziewczyny, ale problem w tym też, że ja jestem strasznie uczuciową osobą i też mocno się przywiązuję do tych bliskich mi osób. I też w dodatku ten związek nie był dla mnie taki jak wszystkie poprzednie, bo tutaj dałem z siebie znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Ba, nawet stwierdziłem, że w końcu przełamać swoją strefę komfortu, wyjść z niej, i mimo tego, że nie lubię podróżować, to specjalnie pokonałem odległość 400 km, co też nie było dla mnie proste. Podsumowując, obawiam się trochę powtórki z przeszłości. Obawiam się, że wrócą najgorsze dla mnie czasy. Nie wiem, jak dalej potoczy się moje życie, ale chciałbym wam podziękować za to, że jesteście, za te wszystkie miłe komentarze pod filmami, za łapki w górę i wyświetlenia. W sumie nie dziękuję, bo to i tak tylko liczby, a nie one są najważniejsze w życiu. Mam nadzieję, że tym razem również uda mi się wrócić i uporać ze swoimi problemami. Trzymajcie się. Bye.